Ciemność, widzę ciemność. Skąd znam ten cytat? W sumie jest powiązanie, nie? No właśnie. No jest powiązanie. Ta ciemność to trochę faktycznie ma wspólnego, no to przez to, że będziemy dzisiaj rozmawiać sobie nieco na temat serii Larry. Jak to się prawidłowo po angielsku powinno wymówić ten pełny tytuł? Ale nie, Leisure Suit Larry? Leisure Suit Larry. A, Leisure Suit. Zawsze ja tylko z francuska czytałem, nie wiem dlaczego. Leisure. No właśnie coś w tym stylu, Leisure. No, nigdy nie potrafię tego powiedzieć. A i ustalmy, że Leisure jest ten odpowiednim tym. Leisure. Leisure, ale suit Larry. Dokładnie tak. Dobra, zostańmy może, że to jest po prostu Larry, bo robimy już taki... Robimy taką zamotę tutaj naszym widzom, że sami nie będą wiedzieli, którędy... Czyli nic nowego. Do przodu. No w sumie nic nowego, ale chociaż starajmy się jakoś trzymać dystans i trzymać poziom. Dobra. Growe wspominki kronikasta, odcinek numer 16, tak jak wspominałem, bierzemy się dzisiaj za serię Larry. W tle macie chyba tą najbardziej znaną u nas... ze względu właśnie na dubbing wersję, czyli Larry'ego 7 z 1997 roku. U nas premiera dopiero w 2000 roku, dzięki czemu mieliśmy jeden z, nie wiem czy najlepszych, ale na pewno dobrze wspominanych dubbingów, no ale o siódmej części to dopiero sobie porozmawiamy, do tego momentu troszeczkę czasu minie. Zacznijmy właśnie od początku, od serii, od początku. Od przedstawienia. Jak to się może zaczęło? Zaczniemy, tak wyjątkowo. Oj tam. Przecież nasi widzowie i tak wiedzą, kim my jesteśmy, co to za gagatki. No ale dobrze, już skoro tak bardzo wymagacie, to dzisiaj o Larym będą sobie rozmawiać. Dwa Michały. Michał Chaba. Witam wszystkich. Michał Emiot Jankowski. Witam wszystkich. I uzupełnieniem tego będę ja, Jakub Antoniuk. Witamy. Brawo. Dobra, no to ten początek. Jak to się wszystko zaczęło? Dawno, dawno temu, w latach 80. Żył sobie pan Allo, który miał bardzo specyficzne poczucie humoru, jak go potem nawet wszyscy w Sierra Online określali. Człowiek postanowił stworzyć grę o przygodach kogo? Larry'ego Laffera. Podstarzałego, nieudolnego podgrywacza. Erotomana gawędziarza. I tak w roku 87 pojawiła się pierwsza część. Był to Larry w Krainie Próżności. No i potem w kolejnych latach otrzymywaliśmy części kolejne. Rok później część drugą w Poszukiwaniu Miłości. W następnym roku pasjonującą Patty w Poszukiwaniu Pulsujących Piersi. W 92 mieliśmy Larry'ego 5, czyli czwartą część. Bo warto wspomnieć... Tak, warto wspomnieć. Nie pomyliłem się. Larry 5 jest czwartą częścią cyklu. Z racji tego, że ta czwarta... Brak tej czwartej części jest elementem fabuły części piątej. Okej, dobra, dojdziemy do tego. Dobra, to powiedzmy najpierw o tych pierwszych częściach, które są jakby... numerycznie wszystko się zgadza. Jakie to były początki? Bo lata 80. to raczej dosyć siemiężne jeszcze giereczkowo. Oj, to były, wiesz, 16-kolorowe sprite'y, to były gry tekstowe, gdzie wszystkie polecenia wpisywały się z klawiatury. Więc jeżeli ktoś kojarzy też serię Police Quest, Space Quest, King's Quest, pierwsze części, gdzie się wszystko wpisywało w klawiatury, wszystkie polecenia, które trzeba było zrobić. To tutaj mieliśmy dokładnie to samo w pierwszych częściach i dla wielu z nas te gry to były jedne z pierwszych gier, gdzie siedzieliśmy ze słownikami na kolanach i uczyliśmy się różnego typu słówek, różnego typu zwrotów, co na czym użyć, jak co się nazywa i dlatego przez wielu jest wciąż Larry kojarzony jako właśnie taki 16-kolorowy człowieczek, animowana postać z ogromną trójkątną głową, z wielkim nosem i dopiero części późniejsze, gdzie i technologia poszła do przodu i moc obliczeniowa była już na tyle potężniejsza, że można było stworzyć tego Larry'ego w bardziej takiego kreskówkowego. W związku z czym Larry zaczął nagle przypominać bardziej swoją wersję z okładek, z pudełek. Zaczął wyglądać jak Larry, który jest podstarzałym podrywaczem, nieudacznikiem. No tak jak my. Czyli tak naprawdę od piątej części będącej czwartą. Tak. I taki wygląd będzie właściwie do roku obecnego.
No, a co tam się działo z tym Larym właśnie przez te wszystkie lata? Bo wiemy, że jest w sumie podstarzałym podrywaczem, któremu nigdy nie wychodzi. Co on tam działo w tych właśnie pierwszych częściach? Na czym polegały jego przygody? Wiesz co? Najlepsze jest to, że ja już nie pamiętam, która część była... One się trochę zlewają, przyznam szczerze. Tak, pierwsze momentami. Ja powiem ci tak, ja miałem do czynienia z pierwszą częścią, z dwójką i trójką nie. Ja miałem trochę z dwójką i z trójką, ale trójka, szczerze mówiąc, jest moim zdaniem najgorszą częścią serii i też ze względów na wizualny dołek. Bo mimo wszystko, że to są dalej sprite'y i tak dalej, to ona wygląda stosunkowo najgorzej. Zwłaszcza, że tutaj próbowano zrobić z Larego już postać wyglądającą w miarę bardziej jak postać ludzka. I to chyba właśnie był największy błąd właśnie twórców, bo w poprzednich częściach on był taki trochę karykaturalny, był taki kreskówkowy, ale to właśnie była jakby zaleta tego, że on właśnie był taki odrealniony. Był taki znak rozpoznawczy. Rzeczywiście wygląda to tak, jakby chcieli bardziej go urealnić, zamiast właśnie zostawić go bardziej takiego... Bardziej przypomina właśnie Ala Love niż Larego jako takiego. No, chcieli, tak jak mówicie, urealnić to, zmienić troszeczkę jakby koncepcję, nie wiem dlaczego, no może w tamtym czasie była taka moda. No, biorąc pod uwagę, że kolejna część już była bardziej utrzymana właśnie w konwencji tej kreskówki, właśnie dążono do tego, żeby ten Larry był bardziej właśnie kreskówkowy, to no nie dziwi, widocznie się po prostu ówczesnym graczom ten koncept nie spodobał, no i nie było innej decyzji, trzeba było wrócić do sprawdzonego, ukochanego przez graczy konceptu. I w sumie chyba dobrze, że weźmy tego wrzucono. Jeszcze przypomnijmy, że pierwsza część doczekała się już po 4 latach od swojej premiery remake'u graficznego z 91 roku. To razem z premierą tej chyba właśnie piątej części one się pojawiły. Mniej więcej w tym samym czasie, bo to chyba na tym samym silniku. Piąta część był bodajże 92, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 92. Natomiast w 91 był właśnie z grafiki tej EGA, które był wydane oryginalnie Larry. Zrobili już wersję VGA, gdzie bardziej to przypominało na przykład wychodzącego Gabriela Knighta pod względem graficznym. Aha. No i w sumie dzięki temu też... Okej, no wiadomo, trzeba troszeczkę przymknąć oko na pewne rzeczy, że mimo wszystko to jest nadal niska rozdzielczość i tak dalej. Ale już właśnie ta zremasterowana w cudzysłowie pierwsza część, chociaż nie, to złe słowo, remaster. To był remake. Tak, to był remake. No. Remake, remaster i tak pasuje do pierwszej części, bo było to i to. No w każdym bądź razie ten pierwsze odświeżenie pierwszego Larego, no to już nawet dzisiaj da się spokojnie grać bez większego bólu zębów, tak samo wypiąteczkę. No i późniejsze odsłony, tym bardziej jakby od strony graficznej dzisiaj są zjadliwe i atrakcyjne. Znaczy moim zdaniem nawet ta nowa jedynka jest, znaczy nowa stara jedynka wygląda moim zdaniem jednak nieco lepiej niż szóstka. Nawet tak powiesz. Tak, zaryzykuję takie stwierdzenie. Przynajmniej do mnie bardziej przemawia. Okej, nie wiem. W sumie one, teraz jak się patrzy z perspektywy dzisiejszego gracza, to one są mimo wszystko wszystkie archaiczne i trochę się zlewają, ale mają swój jakby urok właśnie od tej... Zlewają się też przez to, że były wydawane tak często, tak? Czyli rok po roku praktycznie. Tak, bo to był taki silnik, gdzie w zasadzie, no co, na sprite'ach pracowali. Graficznie to nie wymagało jakiegoś dużego nakładu. W zasadzie większość to była, opierało się na tym, żeby w odpowiednich miejscach oprogramować odpowiednie teksty i zachowania. No tak, Sierra w tamtym czasie właśnie bardzo dużo gier tworzyła, całe serie, tak. Po 7, 8, 9 częściowo właśnie jakby King's Quest, Police Quest, ten, który później wyewoluował w taktyczną serię SWAT. Co tam jeszcze było? Space Quest. O, Space Quest właśnie, no. Końcówka lat 80. i powiedzmy pierwsza połówka lat 90. to był chyba najlepszy okres, jeżeli chodzi o gry przygodowe. Było wtedy bardzo dużo, głównie dzięki Sierge, później też LucasArtsowi, bardzo dużo tego typu produkcji. No gatunek był wtedy bardzo popularny. No Larry na pewno był jednym z takich bardziej wyrazistych, no ze względu też i na tematykę, bo to w zamysłach tytułu bardziej dorosły gracz. Bo przecież Larry to był w porównaniu z właśnie innymi przygodówkami, które były, no, powiedzmy, że rodzinne, tak naprawdę mógł grać i 40-letni ojciec, jak i jego 10-letnie dziecko. To ze względu na tematykę, czyli właśnie miłosne podboje Larego, no była raczej
produkcją przeznaczoną dla dojrzalszego gracza, czyli 13-latki sięgali po nie bardzo chętnie. Ale weź pod uwagę też to, że z powodu swojej tematyki i wiele sklepów na początku odmawiało sprzedaży Larego. W związku z tym ta sprzedaż na początku była bardzo, bardzo niska i dopiero później, kiedy ludzie zaczęli, wiesz, kupować, kiedy zaczęli ludzie sobie przekazywać sobie informacje o tym tytule, ta sprzedaż dopiero ruszyła i dopiero po kilkunastu miesiącach osiągnęła jakieś tam znaczące pułapy. Wiesz, pierwsze na początku sprzedaż to było 4000 kopii, no to co to jest dla takiego tytułu nowego, tak? A w końcu ruszyła sprzedaż z kopyta i nawet do 300 tysięcy udało im się sprzedać pierwszej części. No to faktycznie jest ogromna różnica. No ale faktycznie nowa marka też dosyć pewnie kontrowersyjny wówczas. Zwłaszcza pewnie w Stanach, który jest bardzo... No Stany są podaryjne, no. No właśnie, ten temat właśnie no troszeczkę szkodził, ale to przecież nie był jakiś też, nie wiem, Pornhub wersji giereczkowej. Raczej to było takie lekkie. Takie coś na zasadzie American Pie w wersji giereczkowej. Bo to jest taki... To nawet trudno powiedzieć, że to jest softcore'owe. To jest taka lekka erotyka, no nawet tam... Tam nawet nie ma za bardzo na to popatrzeć. No to jest erotyzujące, nie erotyczne. Ja powiem tak, jeśli ktoś grał w te gry dla kwestii oglądania, nie wiem, scen XXX, no to... To nie ta gra. Ja wiem, że w tamtym czasie chłonęło się wszystko, co można było w tej tematyce znaleźć, szczególnie jeśli się było tam kilkunastoletnim chłopakiem. Natomiast to ja wam powiem tak, no rozczarujecie się bardzo, no. Zdecydowanie. Zwłaszcza, że i tak to było tak ocenzurowane, iż nawet jeśli były jakieś momenty, które mogłyby być uznane za nagość, to i tak było na ogół jakiś tam, na jakiejś zasadzie cenzura. Wewnętrzna. No oprócz easter eggów w siódemce, tak, które odcenzurowywały pewne kwestie. Dobra, to doszliśmy do części piątej. Tak, część piąta, która była częścią czwartą. Tak, a w ogóle dlaczego taki przeskok od razu z numerka trzeciego na piąty? Co się podziało? Jeśli pamiętasz, o czym była część piąta, to znasz odpowiedź na to pytanie. Natomiast osoby, które nie grały i nie znają, to możemy tylko troszeczkę zaspoilować fabułę. Chociaż mówię, no gra jest z 91 roku, więc spoilowanie gry, która ma no już prawie, ile to, 27 lat? No, bo jest 7 września. Tam chodziło o to, że jedna z postaci w grze ukradła dyskietki z czwartą częścią i spowodowała, że Larry stracił pamięć. Nie ma czwartej części, bo dyskietki zostały ukradzione, tak? Więc mamy część piątą. No co, jak w Wiedźminie, stracił pamięć. Sensowne wyjaśnienie. Tak. Fajny zabieg, na pewno marketingowy. No tak, tam się nawet w pewnym momencie nabijali, że czwarta część to... Nie wiem, czy to była chyba jakaś kwestia nabijania się z tytułu, że coś tam z Missing Floppies, ale w sensie tytuł gry. Pamiętam, jak się właśnie seria, ta kolekcja 1.6 pojawiła na Gogu, to właśnie to była informacja, że wciąż nie odnaleziono zaginionych dyskietek. Czyli, że ta czwarta część niestety nie wchodzi w skład pakietu. Nie wchodzi, bo po prostu mówię, nie stworzyli jej, to trudno byłoby, żeby wchodziła. To była właśnie część piąta, która już też wyglądała inaczej. No część szósta to już też zdecydowanie... Część szósta przypomina mi na przykład gry... Znaczy inaczej, mówiąc część szósta mam na myśli Larego 6, o w ten sposób. Żeby ten nikt się z numeracją tutaj nie pomylił. To ta gra na przykład przypominała mi serię... To jest interfejs i ten... Ikonki, chociażby z Ico Questa, chociażby z... była taka seria gier logicznych, Dr. Brain, to był Castle of Dr. Brain, Island of Dr. Brain, Lost Mind of Dr. Brain and Time Warp of Dr. Brain. Te pierwsze dwie to właśnie były ewidentnie z tą samą
z tym, na tym samym silniku. Tak samo ten Pepper's Adventure in Time. To jest dokładnie, to jest żywcem przeniesione po prostu cały hub z tamtej G, identyczne ikony. Więc no, widać po prostu w jakim. Widać, że te wszystkie gry z tego samego mniej więcej okresu pochodziły, tak? No tak, bo studia tworzyły własne technologie, więc naturalne było, że to, co stworzyli w danym momencie, lądowało we wszystkich możliwych grach, jakie tworzyli, więc pod względem graficznym niektóre wyglądają po prostu tak samo. No i piątka była, znaczy szóstka była pierwszą grą z serii, która się pojawiła na płytach CD. I wersja CD-omowa miała grafikę SVGA, czyli na tamte czasy High Resolution po prostu. I miała voice acting, tak, ta wersja, ta ubogacona. Dobra, no to przechodzimy chyba do tej części, którą mamy teraz na ekranie i chyba jest u nas w kraju najbardziej znana. Bo tak naprawdę chyba w większości świadomości graczy zaistniała właśnie od tej części, czyli od siódmej. Od części z zagubionym polskim dubbingiem. Czemu zagubionym polskim dubbingiem? Ze względu na to, że teraz w wersji cyfrowej nie jesteś w stanie kupić Larego 7 z polskim dubbingiem. Nawet na Gogu jest tylko angielska wersja. No niestety, no co poradzić. Takie czasy, no niestety. Ale jeżeli się znajdzie płytkę, a jest to ciężkie i jeżeli już się znajdzie, to ceny są czasami naprawdę z kosmosu, no to da radę. Aczkolwiek z drugiej strony są problemy, że ten tytuł ma problemy z działaniem we współczesnych systemach i tak dalej. Nie da się tak po prostu wrzucić płytki, żeby działała. Trzeba jakieś tam łatki, nieoficjalne łatki, tryby zgodności i tak dalej. No, trochę się trzeba namęczyć, więc bardziej leniwi gracze, no sorry, nie pograją w Larego. A warto, wiadomo, Lary jest marką samą w sobie, jakością. Przygody Larego są jak zwykle ciekawe, jak zwykle są zabawne, ale takim plusem i cechą, która jakby sprawiała, była reklamowana przez CD Projekt, który właśnie był odpowiedzialny za polską wersję, był dubbing. I tutaj też nie tylko sam fakt, że on był, co wtedy no jeszcze nie był do końca takim standardem. To już były czasy, kiedy dubbing był dosyć powszechny, ale jeszcze nie był jakby normą. I obsada, która była dosyć gwiazdorska na tamte czasy. Właśnie pamiętacie, kto podkładał głos z polskiej wersji? Jerzy Sztur przede wszystkim, a pani kapitan statku, na którym odbywała się cała intryga, to była Katarzyna Figura. I chciałbym powiedzieć, że to dwójka, mimo że są nazwiskami znanymi, mimo że Jerzy Sztur nawet całkiem fajnie by brzmiał, czego nie mogę powiedzieć absolutnie o Katarzynie Figurze, która moim zdaniem była po prostu drętwa, to i tak ta dwójka moim zdaniem wypadła blado w porównaniu z dwoma innymi postaciami, które się pojawiają, czyli Lektorem, którego grał Jacek Czyż. Jeżeli nie kojarzycie tego nazwiska, to jest chociażby inspektor Quimby z Inspektora Gadżeta, albo Mojo Jojo z Atomówek. Drogą, z tego co kojarzę, jest z nim wywiad na kanale YouTube Widzę Głos, więc jak ktoś chce się zapoznać z nim jako człowiekiem, to też tam zapraszamy. Głos dosyć znany, być może nie kojarzycie z nazwiska, ale jeżeli oglądaliście kreskówki, to na pewno wielokrotnie go usłyszeliście. To chociażby Tygrysek z dawnych Nowych Przygód Kubusia Puchatka. Narrator, on był, tak jak w omawianym ostatnio w Bard's Tale, on był taki właśnie złośliwcem, który komentował wszystko, co wykonuje Lary. Komentarz był oczywiście kąśliwy, złośliwy i tak naprawdę nie był konstruktywny dla naszego bohatera, ale to tylko nadało właśnie takiego kolorytu, atrakcyjności tej grze, że jest właśnie ten narrator, który patrzy na wszystkie poczynania Larego i musi, po prostu musi przy każdej najlepszej okazji wbić jakąś szpilę Laremu, albo przynajmniej w zabawny sposób skomentować otaczające nas otoczenie. A każde dziecko wie, co to jest centaur. Ukryty jest czytnik kart punktacyjnych Pucharu Zdobywców Pani Kapitan. Wewnątrz figurki ukryty jest skomplikowany system cyfrowy, sprawdzający w czasie rzeczywistym twoje postępy w grze i automatycznie sumujący zdobyte przez ciebie punkty. Fajna sprawa, nie uważasz? Tak, nader imponujące. Zwłaszcza, że w środku znajduje się Atari ST. Co możliwości ma Spektrum, lecz to Atarowcu dumo. Zgadzamy się. Wspominałem, że chwalę Jacka Czyża. Jest jeszcze druga osoba, którą warto moim zdaniem tutaj pochwalić, czyli Mirjana Aleksandrowicz, którą nazwisko pewnie też, jeżeli oglądacie w miarę często jakieś kreskówki, jest wam znane. Magiczna Jancia.
Dokładnie, Jancia, czyli złośliwa, wiecznie niezadowolona z życia, z wszystkiego, sprzątaczka. No, ona była zajebista. To słowo oddaje właśnie jej charakter, bo ona wiecznie na wszystko klnęła. To było takie połączenie toperza i konsolajte podkręcone do 20. Shots fired. Ale taka prawda, właśnie przez to, że ona była właśnie taka wredna, klnęła na wszystko, wszystko wypipczane, co też nadawało trochę takiego, nie wiem jak to nazwać. Kolorytu. Atrakcyjności, kolorytu takiego. Bardzo miło się wspomina tą postać. Często się nie pamięta przygód tego Larego, co on tam robił, a pamięta się już samą tą Jancię, jej postać. Chociaż ona była w sumie taką trochę trzecioplanową postacią. Miała swój wątek. Ona się tam znowu tak dużo nie... Miała swój wątek, ale to nie był jakiś wątek główny. Ona była taką bardziej postacią poboczną, bardzo wyrazistą. Bardziej wyrazistej postaci po prostu się chyba nie da stworzyć, Jancia. A dlaczego wszyscy na ciebie wołają Jancia? O, to proste. Bo moja p***a mamusia i mój popi***ony tatuś dali mi na imię Janina. Więc jak najbardziej Jacka Czyża i panią Mirę Aleksandrowicz za rolę w LRM 7 trzeba chwalić. Jerzy Sztur, tak jak mówiłem, nawet fajnie wypadł, ale czegoś mi tam zabrakło. Nie wiem, czy to dlatego, że czytał troszkę z braku kontekstu, czy po prostu sesje nagraniowe były jakoś nagrywane raz na jednym sprzęcie, raz na drugim, raz na trzecim i jeszcze trzy inne osoby montowały. Nie wiem, troszkę mi tam coś brakuje w Larym. Na szczęście to nie był poziom Janusza Gajosa w Hopkinsie FBI, gdzie po prostu czytał beznamiętnie z kartki, bez w ogóle jakiegokolwiek kontekstu. Znamienna jest scena, kiedy na strzelnicy strzelamy do celu, podjeżdża do nas ta kartka, ściągamy i widzimy zastrzeloną przez nas swoją tam narzeczoną czy dziewczynę i ojej. No na szczęście Jerzy Sztur takiego poziomu tutaj nie zaprezentował, ale tak mówię, troszeczkę myślę, że mistrz mógł tutaj troszeczkę lepiej się przyłożyć. No być może to nie jest wina jego, tylko po prostu, nie wiem, reżyser dźwięku miał jakiś swój gorszy dzień, nie mam zielonego pojęcia, jego sesja może nie do końca była taka udana. Właśnie jak pana Czyża, czy nawet Mirian Aleksandrowicz. Znaczy, prawda jest taka, że jak spojrzy się na listę osób, które brały udział w realizacji polskiego dubbingu, to są tak naprawdę wszystkie osoby, które w tamtym czasie były na topie, przy każdej niemalże kreskówce, dubbingu, jakimś tym, one się pojawiały. I w sumie do tej pory są w większości. No czy Joanna Wizmo, czy Anna Apostolakis, to jak się oglądało, nie wiem, Smurfy, czy jakieś cokolwiek, to zawsze były te osoby gdzieś tam. Wojciech Paszkowski. O, to jest nazwisko bardzo mocne i dzisiaj. No ale to co wiesz, aktorzy tacy dubbingowi, którzy pracują dubbingiem, głównie w dubbingu, a jednak Sztur czy figura, nie ujmując absolutnie ich roli, no jednak są... Bardziej znani z czego innego. Bardziej, tak, to są bardziej filmowi, teatralni aktorzy. No podejrzewam, że jakby dzisiaj był nagrywany ten dubbing, to byśmy na liście zobaczyli Jarosława Boberka. Na 100%. I Grzegorza Pawlaka. W sumie Boberek czy by pasował? Nie, Boberek to by tak średnio pasował do samego Larego, tak się teraz... Ale mógłby gdzieś tam być. A to na pewno by był. Tak jak ostatnio obgrywam tego poprzedniego Tomb Raidera, to i Boberek, i Pawlak, to wszystkie postacie poboczne mówią właśnie głosami tej dwójki. Okej. Okay. Wszyscy najemnicy to właśnie mówią albo głosem Pawlaka, albo głosem Boberka. Nie no, to co Pawlak zrobił z czytaniem, z interpretacją Jakuba Wędrowicza na audiobookach, to jest po prostu mistrzostwo świata. Szanujemy. Ale wróćmy może do Larego, bo tak zwykle odpływamy. Siódma część nie miała być ostatnią, miała się ukazać ósma część. Zakończenie mówiło wręcz wprost, że seria miała polecieć w kosmos. Akurat tego gracze, którzy mieli polską wersję, nie zobaczyli, bo po prostu już było wiadomo, że od premiery oryginału do premiery polskiej wersji już minęło trochę czasu i było wiadomo, że kolejna część po prostu nie powstanie, więc no, zostało zmienione, skrócone polskie zakończenie. Seria miała polecieć w kosmos. Czy miała polecieć na umieralnie, bo jak gra ma umierać, to właśnie w kosmosie? Nie wiemy. No, w pewnym sensie trochę umarła, zanim poleciała w ten kosmos. I miała też polecieć w trzeci wymiar, no bo wiadomo, zmieniają się czasy. Lary, z biegiem czasu każda część była bardziej nowoczesna, bardziej dopracowana, ładniejsza i tak dalej. No, to był taki moment, kiedy właśnie przygodówki zaczęły... Przełom właśnie XXI i XX wieku, kiedy przygodówki zaczęły wchodzić niepotrzebnie, uważam, w trzeci wymiar. Pojawiły się jakieś tam skromne
materiały, pierwsze jakieś tam rendery i prawdę powiedziawszy, dobrze, że to się nie ukazało, bo Larry w trzech wymiarach wyglądał koszmarnie. Ja muszę ci zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Siódma część, ten Love for Sale, to Miłość na fali, wyszła w roku 96. Oryginalnie. I jednocześnie 96 rok to jest moment, kiedy nastąpiło wrogie przejęcie Sierry i tak naprawdę początek końca. Czyli wtedy się w Sierrze pojawił Bobby Kotick? Nie, to jeszcze nie było to jeszcze nie było w ten sposób. Tam było, z tego co pamiętam, chodziło o kwestię... pojawił się taki fundusz, jeśli dobrze pamiętam nazwę, CUC International, który przejął przez to, że jeden z członków zarządu ówczesnej Sierry powiedział, że on chce rozpocząć właśnie przejęcie firmy i oferuje cenę 50% więcej niż wynosiła aktualna cena akcji firmy. Ceny za akcję. Więc to była dla akcjonariuszy taka cena, no to była niezwykle atrakcyjna, tak? Co się potem okazało? Doszło do przejęcia. Państwo Williams, którzy byli tam we władzach, odeszli od tej władzy. Firma zmieniła właścicieli i całą transakcją zainteresowała się ta komisja do spraw tych ichniejszej giełdy. I okazało się, że ten fundusz i ci, którzy tam przejmowali, oni nie mieli kasy na to przejęcie tak naprawdę. I to była wtedy jedna z większych afer, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze w Stanach. Dostali wtedy grzywnę, karę w wysokości miliarda dolarów. O matko. Więc to była na tamte czasy to była największa grzywna, jaką zasądziło właśnie wtedy to CEC w Waszyngtonie, jeśli chodzi o giełdę. No i w związku z tym Sierra stała się ofiarą tego wszystkiego. Love odszedł wtedy z firmy. Że tak powiem, siódma część była ostatnią częścią, w której wystąpił Larry Laffer. No tak, bo seria powróciła, ale to też po wielu, wielu latach. Bo już w momencie, kiedy na praktycznie już schyłkowym etapie swojego życia była konsola PlayStation 2, czyli no minęło naprawdę wiele, wiele lat. 2004 rok to jest to nieszczęsne Magna Cum Laude. Chciałbym powiedzieć, że ono nie istnieje, no ale okej. Okay, niestety. No. Tak, to już był Larry Lovage. Nowy Larry się pojawił. Aczkolwiek stary Larry tam też się pojawił w charakterze mentora. Jeżeli można tak popatrzeć. Właśnie, mówiłem, że te materiały 3D, które pojawiły się przy okazji materiały, które pokazywały, jak miał wyglądać Larry w ósmej części. Właśnie mówiłem, że Larry był paskudny i obrzydlistwo jakby Larego właśnie z tamtej części zostało też przeniesione do tych trójwymiarowych przygód jego, chyba był bodajże bratanek. Bo Larry, o ile jeszcze wszystkie inne tam postacie, które są w tej grze wyglądają gorzej, lepiej, ale są znośne, to Larry wygląda naprawdę szkaradnie. I to chyba była pierwsza część, która była taka totalnie nieocenzurowana. Co wcale jej nie pomogło, a wręcz nawet zaszkodziło. Znaczy to jest właśnie niezrozumienie istoty serii tak naprawdę. Dokładnie. Że oni myśleli, że co? Że ludzie polecą na seksy, na w pełni roznegliżowane panienki, wiesz, full frontal nudity i tak dalej. No ale... To nie o to w tym chodzi. No nie. No i weźmy pod uwagę, że ta seria właśnie w Europie była jako uncut, uncensored. W Stanach była niestety w tej wersji... Ocenzurowanej? Mature, tak. Oni mieli mature i ocenzurowaną. U nas była... Wersja uncut, niepocięta tak zwana. Co nie zmienia faktu, że to nie było Larry, to nie była przygodówka, to nie była nawet dobra gra. W tej grze nic nie było w stanie pomóc. Wiesz co, ale o ile na przykład średnia ocen było w granicach 50-60%, czy punktów, to następna część, która wyszła, która się nazywała Box Office Bust, i to już było, za nią był odpowiedzialny Team 17. Czyli twórcy Wormsów. Chociażby. Seria po prostu zaliczyła totalny bust, totalne dno, bo średnia ocen w granicach 2 na 10, 1 na 10. Na Metacriticu wersja PC-towa ma 20, na PS trójkowa 17 na 100. No najlepszą rzeczą w tej części, najlepszą rzeczą jaka się zdarzyła w przypadku tej części to jest trailer chyba tylko. Drugi tak nie jest super, ale przynajmniej jest znośny.
bo do samej gry radzę nie siadać. No, znośny to trochę za mało. Nie, nie, nie bierz się nawet za darmo. Jeżeli ktoś powie, o, pograj sobie w Larego, bo cycki, nie, odpuść sobie. Weźcie pod uwagę, że jeśli za czasów nieistniejącego już Game Trailers, to była najniżej oceniona gra do tamtej pory na ich portalu, to o czymś to świadczy. No niestety. To była po prostu disaster game. No. No, każda marka czasami musi zaliczyć właśnie taki bardzo głęboki dołek, żeby się je troszeczkę odrodzić. No, żeby po prostu osoby odpowiedzialne za tą markę mogły przemyśleć swoje Słuchajcie, decyzje. Jeżeli ta gra w rankingach na najgorszą grę roku przegrała z takimi gigantami jak grą Stalin kontra Marsjanie, to ja nie mam pytań po prostu. Przegrała czy wygrała? A nie, poczekaj, Stalin kontra Marsjanie jednak był gorszy, ale tamta gra też była nominowana. Ale mimo wszystko to była bardzo zacięta konkurencja. Tak, to było zdecydowanie... Takiej konkurencji to dawno nie było. To trochę jak ta konkurencja z Kobietą Kotsa sprzed kilkunastu lat z Halle Berry. Jeżeli chodzi o dążenie do statuetki Złotej Maliny. No cóż... Wszystko jest możliwe. To tak... Lary ten... Która to byłaby? Dziewiąta część? Dobrze liczę? Chyba tak, dziewiąta część byłaby właśnie taką kobietą koty gamingu. Coś ten deseń. Coś w tym deseń. No później, na szczęście, tak jak mówię, ktoś się jakoś tam ogarnął z tą marką, był w to zaangażował nawet sam Allof, choć nie wiem, tak bardzo bezpośrednio. Jeżeli mi pamięć nie mieli, to chyba dzięki Kickstarterowi udało się stworzyć odświeżoną pierwszą przygodę. Leisure Suit Larry Reloaded, tak, dokładnie tak. Czyli jedynka po raz trzeci. Tak, rok 2013 już jesteśmy. Developer Enfusion Interactive. Za co panowie są odpowiedzialni jeszcze? No chyba nie mają za bardzo dużego dorobku. Hour of Victory, Deadly Dozen. No, Hour of Victory to był taki bardzo przecięty, budżetowy FPS. Martian Panic. Harley Davidson Road Trip, Dino Strike. Nie, no to same hiciory, nawet nie ma co tam wymieniać. No przecież wszyscy je znają, każdy przegrał tysiące godzin tą ustawę. Słuchaj, no to jest po prostu RDR 2 na sterydach, no. Nie, no nie nabijaj się, no na pewno mają swoich fanów, tak? Hour of Victory nawet przeszedłem na 360 i było nawet spoko mega budżetówko za 10 zł. Ale więcej ta gra nie była warta. Nie, nawet nie wygląda źle, prawdę mówiąc. Jak na tamte czasy, to... Ale oczywiście nie mogło się obyć bez jakichś skandali, jeżeli chodzi właśnie o tego Larego, który miał... No, często jeżeli robi się jakąś kontrowersyjną grę, no to, albo jakieś inne dzieło kultury, to robi się celowo wokół niej szum. W tym wypadku akurat szum był... Ani nie był celowy, ani nie był zaplanowany, a byłby jakby bardzo pasujący do tematyki właśnie Larego. Przybliżysz nam temat, o który ci chodzi? Oczywiście, skandal był, jakże oczywiście, na tle seksualnym. Szef bodajże studia był oskarżony o rozpowszechnianie pornografii z nieletnimi. Chodziło o to, że... Nie pamiętam dokładnie już, jaką chodziło postać, czy to chodziło o... Ale który szef, jego który córkę, szef czy jakoś, którego studia? Tego, który był właśnie odpowiedzialny za Larego, tego remasterowanego. A, tego Enfusion, tak? Został właśnie oskarżony o rozpowszechnianie pornografii, gdyż nie pamiętam już kto to był, czy to była właśnie córka jakichś ich znajomych, czy coś, udostępnił właśnie filmik, w którym chłopak właśnie tej dziewczyny był bardzo blisko z innymi osobami. Okej. Okay. Wiem, że tam w pewnym momencie też nie do końca zgodzi się został właśnie Allo z tym, z Replay Games, czyli z wydawcą. No w dużym stopniu też było właśnie to związane z tym samym zamieszaniem. Chyba ono głównie rzutowało właśnie na te całe relacje między tymi panami. A co sądzicie o samej postaci Larego? Czy dla was to jest jednak symbol męskiego szowinizmu, jak to niektórzy mówią? Czy wręcz to jest po prostu tylko jako, traktować go trzeba jako satyra? W sensie nie jego jako satyra, tylko że to jest satyra. Dla mnie to zawsze była satyra. Nie no, jak dla mnie sam Larry, jak i w ogóle wszystko, co się dookoła niego dzieje, przynajmniej ja odbieram tylko i wyłącznie jako satyrę. Taką bekę z otaczającego nas ówczesnego świata i właśnie tych relacji. Nieudolności podrywających facetów.
to powiem ci, że jesteście podobnego zdania co jego twórca, który też stwierdził, że on uważa, że to właśnie było takie parodiowanie z pewnych zachowań. I on sam nie pochwala absolutnie w żadnym wypadku zachowań swojego bohatera. No dobrze, pochwalać jak najbardziej, ale no z drugiej strony on robi to w taki sposób, że ty nie odbierasz tego w sposób jakiś taki właśnie negatywny. Nie, bo ja zdaję sobie sprawę, że jak ja bym podszedł do jakiejś dziewczyny i robił dokładnie to samo co Larry, to dostałbym wyjść. Skończyłoby się na zawołaniu policji i bym spędził 24 na dołku, no. Ale ustalmy, są faceci, którzy się właśnie tak zachowują. No niestety tak. No tak, no niestety. Fajnie na nich popatrzeć, ale jeżeli by się na ten temat spojrzeć troszeczkę innym kątem, no to już trochę smutno. Ale na szczęście Larry jest tak przyjemną postacią, że nawet na jeżeli... Na Larry'ego mogą patrzeć wszyscy. Na Larry'ego mogą patrzeć wszyscy. Warto się z niego śmiać, bo to jest naprawdę fajna, sympatyczna postać. A swoją drogą, jeszcze wracając do siódemki na chwilę, nie wiem czy wiecie, ale możecie się znaleźć w tej. W jaki sposób? Ze względu na to, że tam była przygotowana możliwość nagrania próbek głosu tam wybranych dialogów i poprzez umieszczenie tego w plikach gry. Tylko że ze względu na jakieś tam przeciwności, teraz nie pamiętam dokładnie jakie, informacja nie była wydrukowana w instrukcji do gry. Dopiero po czasie była ogłoszona online. I tak samo jak są sceny, w których jest zdjęcie a la Love, można też podmienić ten plik na jakieś przez siebie wybrane zdjęcie. Okej. Okay. To prawie wygląda, jakbym podmieniał tapetę na zakończenie. Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer w Windowsie. Trochę tak. Przypomniało mi się. Aj, dawne czasy. Kiedyś to było, nie to co teraz. Ciekawe, jaki będzie ten nowy Larry, który ma się lada chwila pojawić. Wet Dreams Don't Dry. Ma być jakiś nowy Larry? Tak, lada chwila ma się pojawić. Okej. Okay. To całkowicie nowa część. I nie wiem, ja mam trochę obawy o ten design Larry'ego, bo on bardzo odmłodniał jak na moje, jakby miał jakieś, nie wiem, 25 lat. No z tym 25 lat to może bym nie szalał, ale faktycznie jest jakiś taki troszeczkę młodszy. Styl graficzny jest w sumie utrzymany, ale... Wiecie co? Ja mam pierwsze moje wrażenie, to jest takie trochę z Day of the Tentacle, trochę ten klimat taki. No zobaczymy. No my na pewno postaramy się położyć swoje łapki na tym nowym Larrym. Zobaczymy, jak go ocenimy. No fajnie by było. Na razie to jest wielka niewiadoma. To jest wielka niewiadoma póki co dla nas. Remaster w sumie nie był zły. Był... Może nie był niczym odkrywczym, bo tam w sumie fabuła była mniej więcej taka sama. Tam zagadki zostały dla osób, które grały w oryginał i pamiętały wszystko ułożone od nowa. No to jest zupełnie nowe podejście, nowi ludzie, nowa ekipa, nowy scenariusz. Zobaczymy. Ale tak czy inaczej, z dużą dozą pewności można stwierdzić, że na pewno nie będzie to najgorsza część. Tak. Nigdy nie wiadomo. Zobaczymy. Ustalmy. Poprzeczka na bycie najgorszym jest powieszona bardzo nisko. Dokładnie tak. Zobaczymy po premierze. My na pewno się postaramy i na pewno poinformujemy naszych widzów albo słuchaczy, co jest właśnie z tym nowym Larrym, czy on jest fajny, czy nie. Jak będziecie śledzić nasz fanpage, to na pewno się dowiecie. A jeśli chodzi o Crazy Bunch, to też nie mają specjalnie wielkich osiągnięć. No, poprzednie studio też nie miało, a w sumie ten Larry nie był zły, więc... Trzeba czasami od czegoś zacząć, oni tutaj nie mają, że tak powiem, po poprzedniej części poprzeczki wysoko postawionej, tak jak mówiliśmy. W związku z tym, jeżeli będzie dużo lepsza od poprzedniej, no to na pewno się zwróci i mogą też chłopaki nabrać doświadczenia, chłopaki i panie, no nie wiem, kto tam w tym studiu pracuje. Miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie fajne. W każdym razie ja trzymam za nim. Zobaczymy. Ja też, bo to jest fajnie. Fajny właśnie, mimo wszystko, fajna postać, fajny setting. No już dawno nie było dobrego, fajnego, nowego Larry'ego, więc jak najbardziej. No my też już nie mamy 18 lat, więc pewnie będziemy też na ten tytuł patrzeć zupełnie inaczej niż grając w siódemkę w oryginale. Ja tylko mam nadzieję, że ta poprawność polityczna nie będzie górą. No sądząc po screenach raczej nie. No i dobrze. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Growych Wspominek Kronikastu. Dzisiaj byli z wami dwa Michały. Michał Chaba. Do usłyszenia. Michał Emiot Jankowski. Trzymajcie się. I uzupełnieniem Jakub Antoniuk. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w podcaście i w nowych materiałach wideo. Na razie, hej.
Udało wam się. Zapewne będę tego żałował, ale czy możesz być bardziej konkretna? Kurwa, zaraz będę taka konkretna, że ci kurwa berecik spadnie. Druga szafka od lewej, dolny rząd. A teraz spierdalaj w siną dal.